Karol Darwin oddał rzetelne przysługi na polu nauk przyrodniczych, których był znawcą niepospolitym. Natomiast popadł w błędy, gdy się przerzucił na pole filozofii. Zatracił on istotną różnicę między światem fizycznym a duchowym. W twierdzeniach swoich opierał się nie na faktach, lecz na możliwościach i przypuszczeniach. Zestawiwszy szereg przypuszczeń, twierdził potem: udowodniliśmy. Wnioskowanie takie jednak sprzeciwia się logice i prowadzi nieuchronnie do błędów.